Loch Płaczki. W jakiej książce był Płaczka? Czy mi się coś źle ten... Czy ty dziurwie nie było plam krwi? Dajesz na odwagę ta, ehe. Pewnie. Czekajcie, włączmy sobie w razie czego szpele i włączmy tutaj jeszcze lightning. Ja bym chciał się zbufić czymś innym, co nie jest holy. Czekaj. To jest zamknięte, a nie zamknięte z drugiej strony. Czyli klucza jakiegoś szukamy. Znaczy się. Już raz wolno spadałeś, tak. I byłem bardzo zdziwiony, że się da. Pranie do... Po pierwsze łajno, no właśnie. Nie ma tu nic. Uważaj prawo. Co ty pierdolisz? Co ty gadasz? No nie. Kłamią mnie. Ktoś tu umarł w ogóle? Co jest? Co go tak zniszczyło? O, no nie. Pewnie on, co? Tak samo dostał, tylko że miał mało HP. O! Klucz do wyższego piętra więzienia. To jest więzienie, no tak, więzienie Płaczki. To zaraz się tam cofniemy, na razie ja bym chciał... popatrzeć, co jest tutaj. No! O! No ta. Spoko. Ukryte ścieżki. Ja nie mogę z tych wiadomości, już sobie pierdolca. Proszę, nie mogę znaleźć tego dźwięku, znieść tego dźwięku. Niepotrzebny mi ratunek, proszę skończ, zaprzestań twoje wstrętne lamenty. Bidulek. Gadająca głowa, lament. O. Fajne. No nie. Dobra, czyli musimy iść na piętro wyżej. Musimy iść piętro wyżej. Brzmi jak ja na każdym bossie w tym dodatku. Wiesz co, potrafię to ten, zrozumieć. Szczerze mówiąc, potrafię to zrozumieć. To tu było przejście, nie, wyżej, tak? Tu był klucz do użycia. Jo? Nie jo. Ni chuja. Jeszcze wyżej, czy jednak niżej i ominąłem? Papa tutaj, okej. Dobrze, że w takim miejscu postawił tą wiadomość, nie? Lewo, ale prawo też. Idziesz czy nie idziesz? Załóżmy sobie tą ilowo, nie? To jest ładne. Plus. To zmieńmy z powrotem. No więc tak, można wejść w dziurę. I tam pewnie wejdziemy. Ale najpierw chcę zobaczyć, co jest tutaj. Któryś z tych garnków chce mnie zabić? O ty kurwo jebana. To mnie wystraszył. Co mnie wystraszył? Tu też da się zejść. To tak podbije jak ten. Jak Black Knight Greatsword z S3. DS2. DS1, tak chciałem powiedzieć, Boże. Wszystkie części wymieniłem. Zanim trafiłem na to, co chciałem. Okej, jest chuj zakrętów tutaj, jak na taki mały dungeon. Nie wiem, czy mi się to podoba. Szczerze mówiąc. Tego nie otworzę nawet na szczęście. Ani tego. Tam były dwa zejścia na dół, nie? To była pułapka. Tego typu pułapka. Okej. Mój atak już w ciebie wchodził. Co ty pierdolisz, że mnie trafiłeś?
Jeśli wymienisz wszystkie odsłony, to w końcu zgadniesz, tak. Okej, okay. Zasłużył, żeby żyć. To był test jego wiary. Poprę ich wszystkich. Nie wiem, kto był pierwszy. Dew Kościeja. Ej, to brzmi dobrze. Co to jest? Zużywa punkty skupienia, by przyzywać zagubionego w śmierci. A! Oh well, no. Kurwa. Chciałem właśnie powiedzieć, że... Kolejny item do używania tak w nieskończoność, ale nie. Nie w nieskończoność, bo po prostu się zużył i koniec. Czyli co, szukamy klucza, tam mieliśmy... Okej, nie złapał mnie. Kolejne rozjebanie ścieżek na boki, Już widzę, jak zapamiętuję wszystkie przejścia, w których nie byłem. Co? Tańczą sobie. A ja tam muszę na dół zejść. Czy ktoś z was stanie? Ten stanie. Hello. Śmieszni. O nie. Klucz. A to jest klucz, ała, do niższego piętra więzienia, a niekoniecznie klucz tego miejsca, które ja widziałem. Chłopaki, spokojnie, ja nie mam nic do słojów, okej? Okay? Nie mam nic do słojów. A jak stąd wyjść? Chyba wszystko okrążyłem i ja tutaj nie widzę wyjścia. O ty kurwo. Nie chcesz mnie zabijać, nie? Chcesz. Come on. Bo tędy to ja wszedłem, ale... nie wyjdę już tędy, bo tam jest za stromo. No stromo. Ósmy pasażer. O, czy wejdę? Wejdę. He. No dobra. Tak samo chyba, no na to wygląda. Ta zbroja się nazywa... Nocy. Zbroja nocy. Hełm nocy i tak dalej. Wszystko nocy. Dobra, czyli tak. Gdzie ja zakręciłem, gdzie chciałem zakręcić? Gdzieś indziej? Ja z dołu przyszedłem, nie? I idziemy wyżej. Chociaż no mam ten klucz. Zobaczymy, czy ten klucz pasuje do tego miejsca, które ja otworzyłem. Było gdzie? To nie było tu, nie? Czy... Ech. To było to. Okej, działa. Run. Ej, tu... Lamentujące oblicze. Pochodnia nowa, co ty pierdolisz? Co wygląda bardziej jak taki... Taka lampa, nie? Kamienna latarnia, no właśnie. Przypominająca... Wykuta tak, aby przypominała lamentującą ludzką głowę, z której oczu wydobywa się beznamiętne światło. Gdy trzyma się w lewej ręce, można ją unieść, aby oświetlała większy obszar. Niezwykły wyraz twarzy oddaje dziwne poczucie zadowolenia, to ospały spokój kogoś, kto nie potrzebuje wzroku. Opaska szczęścia. Kołysz głową, zakrywając jej oczy, aby uwolnić jęk rozpaczy. Osoba używająca tej umiejętności staje się na pewien czas trudniejsza do zauważenia. Dla szukających szczęścia, ślepota to błogosławieństwo. Kurde, brzmi śmiesznie. Dawaj tą lampę. Pomachamy. Nią. Tyk. Ale świeci mocno. Kurwa, śmieszne. Bardzo, bardzo śmieszne. Tego nie otworzę. O, już się skończył buff, okej. No tam nie przejdę, nie? To w ogóle było niewidzialne przejście, a czy ten, nie ukryte przejście, więc zakładam, że tutaj teoretycznie może nawet nie trafić. Więc tak. Gdzie ja miałem... No. Nie, tu? A już się pogubiłem, kurwa, no. Dało się jeszcze wyżej iść, czy nie? Tu skakałem, tam gdzie były te słoiki, dobra. Wyżej, wyżej pójdźmy. Czy wyżej już też byłem? W lewo potworność? Nie, kurwo. A! No nie! Jep, jep. Blokowanie, tu przyda się klucz. Mam klucz. Witam, jak tam przygoda z DLC? Ja godzinkę temu pokonałem tego mesmerschmita, fajny boss, ale wkurwiające węże w drugiej fazie.
tak, o ile ten Mesmer był chyba, nie wiem, najprzyjemniejszym bossem dotąd jak dla mnie w tym DLC, z tych dużych, wizerunkowych bossów. Może tutaj iść na dół? O, tu jest namierzający. No nie zejdzie na dół, tak? Okej. Okay. Mesmer był chyba dla mnie najprzyjemniejszym bossem dotąd, jeśli chodzi o bicie go rzeczywiście. Klucz otworzył mi. Pytanie, co jest tutaj? Zasadzka. Mega rozjebany jest ten dungeon. Mega rozjebany. Ja nie wiem, czy ja tu już byłem, czy nie? Prawa, nie masz prawa. Widziałem to po drugiej stronie przed chwilą, okej. Okay. Ale być tu chyba nie byłem. Kolejne trzy zakręty. No, chybałem się w główkach popierdoliło. Że ja będę... Butelka perfum chłodu, patrzcie, są lodowe perfumy. Powiedzcie, że się skalują z... piłą, nie. Zręczność int. To musiało być z intem, nie, jak lodowe. Relanie się zakochałeś? Jeden z najlepszych bossów od From Software? Ja relany całkowicie nie ogarnąłem. Ani trochę. Pamiętasz item, który wisi w powietrzu, a pod jakimś posągiem w bibliotece? Jak go zrzucić? Nie zrzucisz go. Później znajdziesz sobie ten dźwignię, którą pociągniesz i cały coś się zmieni i będziesz mógł od innego miejsca tam podejść po niego. Nie zrzucisz go. Nie trenuje się raz w tygodniu, trenuje się kilka razy w tygodniu. Codziennie. Jak chcesz być dobry w WoWa, czy teraz jest popularna nie Dota, tylko te... To jest sam początek. No to nie grasz raz na tydzień, grasz codziennie. Im częściej to robisz, tym lepszy jesteś. Ja sobie skoczę, bo nie skoczyłem tu wcześniej, nie? Mięso smakowe. Ciekawe, jak smakuje. Rzuć we wrogów, by dodać obrażenia. Co ty pierdolisz, że to... To jest do rzucania. Ej, ja chcę rzucić mięsem. Kurwa, jego pierdolona pizdy macie. Tak się rzuca mięsem. Przepraszam, jestem taki wulgarny. Rzucimy w szczura mięsem. Aha. No coś tam. No szału nie ma, jeśli chodzi o damage tego mięsa, ale jest to coś. Bomba biologiczna. Czyli jest całkiem inne miejsce, niż jakbym... Znaczy, nie wszedłbym tutaj, jakbym tu nie skoczył, tak? No już, piosen bić. Skolejkowało się. Kolejne rozczłonkowanie dróg. Ale mnie boli, że im tak mało zostaje. Dziura? Nie. Miałeś zamrozić. A no tak, jak mięso zamrożone, to na pewno by mocniej bolało. I mogę stąd wyjść chyba. To zobaczmy ten drugi zakręt. No i znowu, no to... Ach, kurwa, to cofanie się ciągle do zakrętów, które pominąłem. Ja... Ohoho, do starego mnie woła. A czy goni? A czy to no, ciągnie? Okej, czego stary tutaj bronił? Okej. Rezisty, jakbym potrzebował. Tupła osoba? Nadal nie, no nie przejdę, to prawda. Zbliża się wojownik. Słojownik. Mrożone mięso, tak, a propos mrożonego mięsa, już sobie dzisiaj wyciągnąłem. Na jutro rozmraża się, jutro będziemy jeść steka, czy ja będę jeść steka na obiad. Ale żeby zbalansować to bogactwo, to później wieczorem zjemy sobie dwa wifony. Żeby nie było to dobrze. Gdzie ja wyszedłem? I czemu? Ja tu byłem? Chyba? Nie wiem. Czy ja widziałem jakąś drabinę wcześniej w tym dungeonie? Tak, okej, okay, dobra, jestem tutaj. Czekaj. Co, które... Które ja drzwi otworzyłem? Na pewno nie te, bo za zasadzkę coś czytałem. To były te drzwi? Ale... Tak, dwa, bo wiesz czemu? Bo miałem je ten, jeden na drugim położone. Nie mogłem ich odczepić jednego od drugiego, więc wyciągnąłem dwa naraz. Ale ja tu... no nie, czekaj, to nie są te drzwi, które ja otworzyłem, nie? Dlaczego roll mi w grze przestał działać? Zrób alt-taba, albo wyłącz i włącz grę. Mi czasem przestaje działać atak po prostu. Że nie mogę atakować. Albo kliknij ten przycisk, który odpowiada za rola na klawiaturze, jak się gra.
Bo mógł ci się zlokować po prostu. Mi się tak czasem mówi, a tak zwykłe, lokuje i nie mogę nic zrobić. Piesze od prawo od wejścia początkowego się otworzyły. Czy ja tędy wszedłem, tak? Chyba. Pierwszy na prawo. Czyli te otworzyłem. Czyli te co? Te się otworzyły? Tu gdzie szczury biłem? No za... Zbłądziłem. Synu, zbłądziłeś. Dziwne, u mnie działa. Po prawo jest dziura, po lewo drzwi. Nie no, po prawo. Czekaj, to ja innymi drzwiami przy... To jest to, co ja mówiłem, nie? Jak jest milion zakrętów, to zapamiętać, co jest co, to dla mnie przynajmniej to jest przekurwione. Tędy nie wyjdę, bo tu skoczyłem, nie? Czy będzie jakieś dodatkowe przejście? No nie, tu skoczyłem, jelo. Mogę się tepnąć? Nie mogę, bo tu nie zabiłem bossa jeszcze. U góry jedne drzwi pomijasz? Na to wychodzi. Bo dziwne by było, żeby klucz specjalnie mi otwierał drzwi do wejścia, w które i tak mogę wejść. Tylko, że skacząc, nie? Dlatego to mnie trochę zdziwiło. Czekaj, ominąłem. Gdzie jest ten zakręt? Tutaj. Ja pierdolę. Trzymajcie mnie. Labirynt. Coś jeszcze mam tutaj? Skąd ja przyszedłem? To otworzyłem? Nie, tu jest krata. Tędy? Słabą orientację? Mam najlepszą orientację. Ale seksualną. Chyba tędy nie szedłem, nie? To chyba to otworzyłem. Chyba tu tędy nie... Szedłem. To główne wejście. Tutaj, gdzie właśnie idę, tak? Ja się upewnię. Tak, jest łaska. Dobrze. I to jest główne wejście. I mówisz, że od głównego wejścia po prawo jest dziura, po lewo drzwi. Dobra, okej. Okay. No to teraz będzie łatwiej się ogarnąć. Tutaj ci po prawo masz. No właśnie. Wychodzimy. I po prawej stronie, siup. To otworzyłem? Naprawdę? Kraty otworzyłem? No ni chuja, stary. Tu nie ma nic, tu już byłem. A to jest prawo. Wyszedłem stąd, idę tu, robię 90 stopni w prawo i jest tutaj. I to nie jest to. Po lewo dziura, po prawo to. Po prostu jest krata, a to są drzwi rzeczywiste, nie? To są rzeczywiste drzwi, które ja mogę otworzyć i zamknąć. Przecież to były te drzwi, bo tam są, tam były szczury. Tu jest krata, tu jest też krata. To wygląda za bardzo tak samo, no właśnie. No właśnie, kurwa. O tym samym... Mówię. O tym samym mówię. Każdy zakręt jest identyczny i weź tu się kurwa ogarnij, gdzieś ty był, a gdzieś ty nie był. Szczególnie jak zawracasz w pewnym momencie i stwierdzasz, a pójdę gdzieś indziej. Nie, ja otworzyłem to ze szczurami, ale po co? O! Okej. Okay. A, dobra. Dawaj mnie tak. Siup. 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 Jeszcze napij się soczku na maksa. Mam mało leczenia, ale może nie będzie nic trudnego. Może. Płaczka, o. Trochę HP ma. Serio? Czy ona się zrobiła niewidzialna? Albo ona, ono? Słyszałem łańcuch. O kurwa. Pieprzony. Jak mu tam było? Nie Nito, tylko ja myślę o czymś innym. Pinwheel. Stagerek jakiś? Czy ty w ogóle jesteś niestagerowalny? Kurwo. No, ej. O, dwóch na raz? Nie. I co to jest ten? Siup. Siup.
Gosiu. Ciekawy boss. Maska płaczki. To jest do używania. To jest consumable. Purr. Purr. What is it? Przemienia władającego w płaczkę i sprawia napuchnięcie głowy. To się skaluje z siłą i w nieskończoność można tego używać. Sprawia napuchnięcie głowy? Kamienna maska wykrzywiona w wyrazie niesamowitego żalu. Użyj bez ubrania, by przemienić się w płaczkę. Efekt jest nieodwracalny i trwa do śmierci. Użycie tej maski po przemienieniu powoduje napuchnięcie głowy. Ta przemiana prawidłowo odzwierciedla sam stan mieszkańca raju. Ale lud zwierzy zaprzeczał temu i ukrywał to przed światem. W swojej głupocie patrzyli na prawdziwe szczęście z głębokim strachem. Bobbleheaderowi zaraz włączymy. Tylko wydajmy ten hajs, bo jeśli to ma trwać do śmierci... Nie chciałbym stracić kurwa levela, nie? Tylko tak. Usiądźmy sobie. Wydajmy level w manę. Dalej. Zostało 100 koła. Kurwa, ciągle dużo, nie? Dobra, co to znaczy, że będę płaczką? What płaczka means? Ha! Resisty mi się podniosły. To jest taki kurde Ancient Dragonstone, tylko że Eldenowy. Mogę na koniu jeździć, jak to mam? Co jest? Mam tego. Bonus do item findu bodajże? Czy się mylę? Srebrna łapka. Można, jak najbardziej. Jeszcze jak? No właśnie. Płaczka. Ha. Jesteś taki odważny, czy taki głupi? Jedno i drugie. Z protegowanymi nie wyjdzie ci na zdrowie. Dobra, ale to wciąż... O, spadam. Czekałem, aż się włączy devcam po tak długim spadaniu. A, okej. Wyciszyłem się jak brałem bucha. Mówię, że ten, że... Że jak ktoś przyjdzie na streama i będzie pytał, skąd mam ten armor, to powiem, że... Znalazłem go w jakimś dungeonie. Czyli co? Gówno w sumie. Tak naprawdę. Ja szukam ciągle tych smoków. Bo szedłem stąd, sobie szukać smoka. A trafiłem na jakieś inne groby... Sroby. Byłem tu na górze? Czy tu był ten właśnie, gościu, nie? Tak, kupiłem skina za mikropłatności skina. A jaki mam armor? Panie, patrz. A jaki mam armor? Zajebisty, nie? Jak ja mam dojść do smoka? A ja byłem w tę stronę? Tu nie byłem, nie? Czy byłem? Ja stąd przyszedłem? Nie. Idziesz dungeon? Ja wiem, kurwa, już wyszedłem tą smoczą dupą. Już tu przyszedłem do tej baby jebanej. Ja wiem, że za dungeonem, ja tu już byłem, kurwa, nawet jak ostatnio to pisałeś. Tylko, że chuja mi to daje. Chuja mi to daje. Jak źle, dobrze poszedłem, zajebiście poszedłem. Jak ja tu w ogóle doszedłem? Stąd jakoś, ale nie wiem, którędy. Nie stąd. Ze smoczej dupy, bo ja poszedłem w dół, a pewnie muszę iść tutaj, co? Bo tędy nie byłem. Nie wiem, tego na besmoka, Bale się nazywał, nie? Bale. Nie krzycz na was. Może troszkę. Ej, to naprawdę trwa do śmierci. Myślałem, że jak się tepnę, to mi się wyłączy, ale nie. Jestem ciekaw, czy to daje ten. Na pewno daje mi resisty, nie? Bo widać, że moje resisty się zmieniają. Pokazują się na samym środku ekranu. Jak włączę tą płaczkę. Ale czy armor też mi się zwiększa? Powinniśmy sprawdzić, nie? Po prostu przed użyciem płaczki. Bo to jest w statach wszystko do zobaczenia. Tu szmoka... Zaciupałem. Tak, i ja mówiłem, że to są dwa zakręty. Ja poszedłem akurat w ten. Dojdźmy tutaj. Po drodze masz walkę z 69 smokami. Okej. Brzmi zajebiście dobrze. A wiecie, co ja bym chciał w takim razie? To. Plus. Ja nie mogę teraz się ubrać, nie? A, szajse. Bo nie mogę łączyć teraz klingi porządku. A chciałem. Bo klinga porządku dałaby mi trochę tego. Holy damage'u. A to się może czasem przydać. Czekam na kolejnego smoka. Już ile? 3 zabiłem po drodze, jakieś różne. O, kto tu? Dajcie mi żbir, ja potrzebuję żbiru, nie? Żeby te smocze dzidy craftować. Potrzebuję specjalnego, nowego żbiru z DLC.
pobiegam po bokach i poszukam. Tak, tak, właśnie harpuny. Ale harpuny sobie zostawię, jeśli to rzeczywiście robi dużo damage'u i działa to na smoki, to zostawimy sobie to na tego głównego przychuja smoka, nie? Kolejne przepisy Swoitisa. Bo jako, że to jest consumable item, który się zużywa, no to wolałbym... Mam teraz dwie takie zidy, nie? Nie rzucać w pierwszego lepszego smoka. Masz dwie chyba, no tak, no to mało trochę, nie? Och. No jest kurwa wysoko. Wysoki Hrodgar. Tylko, że bez lodu. Nice. Wieje. Jest klimacik, jest fabułka. Trochę wieje, tak. Chyba zbiera się na burzę. O, muszę plecy wyprostować. Burza, psia krew. Oho! Coś tam umiera. To nie są smocze bossy. Znaczy bossy smo... Czy są? Czy są? 096. Mam kurwa dosyć. Jadę w puszczę i nie chcę widzieć gier na oczy i w D. Czy tu się smoki dwa napierdalają? To jest zły pomysł, żebym ja podchodził pomagać, nie? Ale to nie znaczy, że tego nie zrobię. No czemu żeś się kurwa odsunął? Oj, to boli. Ty, to chujowo. Na konia powinienem wejść. Dobrze, dobrze, rozumiem. Nie włączajmy płaczki teraz, załóżmy normalny armor. Albo zobaczmy płaczkę. Zobaczmy, ile mam armora, mając na sobie armor po prostu. Załóżmy cały, taki jak ciągle latam, nocy. I mam w tym momencie armora, proszę ja ciebie, fizycznego 58,5 obrony, negacji obrażeń, 58,5. A jak ściągnę, to mam 51,5. To naprawdę daje mi tylko 7%? Serio? 7% więcej negacji mi daje posiadanie armora? Poza nieposiadanie armora? Brzmi jak mega gówno, ale nie wiem, czego innego się spodziewałem. A włączając płaczkę, gdzie jest płaczka? Where płaczka? Gdzie jest moja płaczka? Czekaj. Tutaj. Mam 53,9. Czyli coś tam mi daje, ale nie za wiele. Coś tam mi daje, ale nie za wiele. Resisty też trochę z dupy. Oh well. Poczekaj, może ja planuję podejść tutaj, żeby one się napierdalały, a ja się pójdę wyższać w tym czasie. Może nawet na dwójeczkę pójdę. Tylko niech się striggerują oba na mnie, nie? Tak, żeby pokazało się Hell Barbossa. Cyk. A ja sobie stanę tutaj i idę do toalety. Teraz wracam. Wezmę sobie fajkę jeszcze, może telefon, jakiegoś TikToka na kiblu odpalę. Halo. Kurwa, co tu się dzieje? Ręce myję. Patrzę sobie na monitor. A tutaj blisko mnie było już. Zamiast wytrzeć kurwa... No, ręcznik tarłem sobie w spodnie. W pośpiechu. Ja się może... O Jezu, zacznę już bufić czy coś. A on w ogóle olał mnie teraz. On nie wie, że ja tu jestem. On jest w ogóle prądowy, a ja na niego z prądem idę. O Jezu. Nie, nie dojdę na twarz. Nie, nie w ten sposób, ludzie, nie myślcie sobie. Myślałem, że nie jestem w zasięgu. Oj, 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 oj. Nie po prostu dwa razy piłem. Ja, szybko! Uiii! Możesz... No nie...
Miałbyś po twarzy. Pieprzona podróba. Fortisaksa. Dobra. Zdechnij po prostu. Smakowiec. Ha, ale śmieszne. A warrior true, if ever one there was. A fellow Drake warrior. Egon. Piteous Egon. Do you not remember? Conjure your past, how once you were, when fear was yet foreign to you. O, gdzie ta maska jest? A co teraz ją mam na sobie? Tutaj, w lochu płaczki. Okej, kto to kurwa był i czemu tak się śmiał? Nie podobał mi się jego śmiech. Czekaj, co? Dlaczego to zawsze musi być smok? Dobra. Ja bym chciał zdobyć więcej tych żwirków. Czy one będą tu jakieś w okolicy? Czas na badanie. Okej, to zbadajmy. I badanie rektalne wykazało gówno. Idźmy dalej. Maska płaczki, tak. Mam maskę płaczki. O, żwir. Nie, to rozkwit smoczej ciepłoty. No tak, pomyliłem. Powinienem był wiedzieć. To jest rozkwit smoczej ciepłoty, a nie żwir. Dobra, idziemy w ten tutaj... toś. O. A to jest ziomecz, on sobie tutaj... jeździ po prostu. Drake warrior. To on krzyczał? Dear friend, grant me this one wish. Take this finger, my finger. Scale the jagged peak. Face Bale the Dread. And when you do, summon me. Summon my soul. My limbs are limbs no more. My heart is twice over filled with fear. But a Drake warrior I remain. And my soul yet lies on the mountain. Dobra, moje pytanie brzmi, czy przyzywanie jego popchnie mi jakiś quest? Zakładam, że on będzie jako summon, tak? Ja powiedziałem, że chcę bez summonów grać, ale jeśli to mi questa popchnie... Proud Drake warrior, I beg of you, scale the jagged peak, face summon me. Okej. Okay. Po walce chyba trzeba, okej. To już będzie walka tutaj? Kurwa... Ja bym sobie wydał hajs. Patrz, drabina, dlaczego zawsze musi być skakanie? No to już nic nie ma innego, nie? Cofnę się, wydam hajs. Jak go przyzwyczaj pokonasz bossa, dostaniesz jego armor i duży łuk. Jego armor jest brzydki. Mam dosłownie jeden żwir tylko, nie? Uno żwiro. Jakieś runki? Ile mnie level kosztuje teraz? 60 koła bym musiał wyjebać z czegoś. 15 to będzie 30, jakieś 40. Mało! I znowu 200 koła mam przy sobie, nie wiem co z tym zrobić. Ech. Łuk kozak. Poczekaj, skoro tam, bo poczekaj, ubierzmy się przy okazji, tak jakbym chciał, tak? Zakładam, że on będzie napierdalać prądami. Po tym jak tu burza napieprza, jego smoki biły prądami i tak dalej. Więc ja raczej nie chcę być prądem. Jestem płaczką. Skoczę sobie w ten, w przepaść, nie chcę być płaczką. To po pierwsze. Ubierzemy się normalnie jak człowiek. Czy nie jak człowiek? Nie, załóżmy nocy. Secik na razie, bez rakszasy. Nie przesadzajmy na pierwsze podejścia. To możemy wyjebać. Chyba nie chcę iść z tą bronią, co miałem wtedy, więc odłamek pewnie się nie przyda. Weźmy na ciężkie ataki wstrzymany. Ten Golden Land, miejmy na coś innego. Może będzie się dało go oblodzić, więc weźmy lód. I weźmy lód z tym.
muszę coś fizycznego jak z tym z lodem, nie? Rycerski hard byłby OP, ale... A weźmy to! Podwójny, kurde, pazur z lodem. Zobaczymy, jak to będzie siekało, co? I zamiast... Ciężki... Ale wtedy... No nie, ciężkie przystrzymane są lepsze niż lwi pazur. Jak mam soczek i talizman. To jebać lwi pazur. A to mogę z lwim pazur... A czy z lodem? Ciekawe, jak to pierdolnie, co? Łuk weź, sprawdź na bow run, ale to musiałbym typa summonować, a ja bym chciał pobić wszystkie bossy bez summonu. Tylko, że no właśnie z drugiej strony, kiedy będzie inny run, kiedy ja zrobię tego questa z summonem, nie? Bo jak robić będę challenge, to na pewno już nie będę summonować. Eliksiry. Ciężkie istagery. Nie no. Daj mi to po prostu. Daj mi to po prostu. Tylko, że tak, żeby klingę porządku no nie, nie potrzebuję klingi porządku. Dobra, chuj, idziemy. On i tak chuja pomoże pewnie. Plus w sumie zrobi bossa trudniejszego. Nie, jebać ten summon. Jebać ten summon. To jest tylko jego questik. Łuk możemy sobie zobaczyć w internecie. Jego armor też. Nie? Bo ten boss zakładam, że to jest wizerunkowy. Nie chcę bossa wizerunkowego zabijać, kurwa, summonem. Choćbym miał się 2 godziny męczyć, znowu. Co mogę zrobić, to... skraftować sobie te... tą jedną włócznię, tak? Gdzie one będą? Włócznie... Znaczy, no, dzidy, oszczepy. Nie, nie mogę nawet. Bo nie mam ani jednego żwiru już więcej. Jest w chuj kwiatków, ale zero żwiru. Ludzie mapy szukają. Heh. Bo nieźle. Ja już mapę znalazłem. Nie jest wizerunkowy? Nie będzie boss trudniejszy, bo zbierasz go jak Aleksandra, już na walce. On chuja robi i strzela z łuku. Czy tu po drodze jeszcze znajdę jakiś żwir? To znowu jest kwiatek, a nie żwir. Kurwa, co ty gadasz, że Indiana Jonesa mi tu robią? Albo Forte Tessena. O! To dobre akurat. Co ty gadasz, że to jest jakieś ukryte przejście? A, że tędy można przejść i wtedy sobie nie lecieć po tym, po kamieniu. Okej. Okay. Przyda się na przyszłość. Siemano Avium, dobry wieczór. To jest on, tak? Uważaj, błyskawica, w skrócie tyłek, tego musisz szukać. No dobra, kolega. Win to w innej kolejności zrobić, ale trudno. Chłop się jeszcze zdziwi? No pewnie tak. Stenecax! Ja soczku nie wypiłem, nie? Czekaj! Uciekaj! No nie! Kurwo. Kurwo. Okej. To nie jest ten smok z questa, co ty gadasz? To jest zwykły smoczek po prostu ciągle. Okej. Okay. Ja się na nim skupiłem, jakby to był jakiś mega przechuj. Szybko poszło, bardzo szybko, no. To jeszcze raz. Całkowicie zła kolejność buffów. Ja podbiegnę sobie po moje pieniądze. I dopiero będę jebać po nim. Czemu żeś wstał? Opie, nie widzę nic. O chuj. Nie dam rady z tymi przytrzymanymi ciężkimi, jak teraz patrzę, nie? Nie ma opcji. Nie na smoku, który tak napierdala nóżkami góra-dół. To ona, to może być ona, no. Może być. Znaczy, skąd ta pewność, nie? Bo z jednej strony był... Każdy smok się na ak skończy. Więc tu nie wiem, nie byłbym taki pewny, ani w jedną, ani w drugą stronę. Lanceax na pewno była siostrą. Smoczyca, tak było napisane? To nie zauważyłem. Okej, okay. To można mieć pewność. Nie patrzyłem na imię, znaczy na pełne imię.
nawy, zobacz, ok, ok. Smuczyta, rzeczywiście. Dosłownie slam... Pu. Decidus, pu! Pujax, Fortisax. Którego oblodzić to jest prawie niemożliwe, nie? I zestagerować tak samo. Nie trafiłem! Grand Smasher, ale żeś kolorowa wiadomość. Aha. Mhm. Co by się przydało? Chyba Frost wszedł. A, to jest kurwa ogień! Ja ciągle myślę, że on próbuje na mnie skoczyć. Ona. Griduje, bije. A nie, byłem już. Gone. To jest dosłownie kurwa albo Lanceax, albo Fortisax, nie? Nie, to jest bardziej Lanceax. To się taki sam moveset, o to mi chodzi. Próbuję to przegridować, ale nie ma opcji. Tu nie ma stagera na niej. A, soczków nie ma. Chujowo. Bardzo chujowo. Potem jakieś NG+, żeby bronki z DLC przetestować w podstawce. Podstawka to tam... Będzie już śmietnikiem nawet na NG+, nie? Po DLC, takie mam wrażenie. Czyli to mi się nie przydaje, bo nie robię w ogóle przytrzymanych. Spróbujmy to. Ten lodzik raz wszedł dosłownie, bo to gówno jest mega odporne na lód. Lipa, że soczek mam teraz. Jeden jest na stagery, drugi jest na ciężkie przytrzymane, co mi się w ogóle nie przyda całkowicie, nie? Musiałbym się cofnąć i je zmienić na coś innego, co mi się bardziej przyda. Aż... Płaczek to nie jedyna transformacja na jest. Gdzie jest mój hajs? Aha. A, spoko. Całkiem przyjemne. Dlatego nie lubię wchodzić z hajsem na bossy, nie? Bo później bieganie po pieniądze zabiera ci te parę sekund, które po prostu... Jest dość ważne. Jest dość kurwa ważne. Smażony Sauron, jep. Konia to też zrzuca, naprawdę. O ty kurwa. O nie! Zostało na ziemi. Dobra, tyle z konia. Czemu nie stargetowałem? Target na... Aha! Czemu jest twarz targetowana? Albo jemu się nie da stopy, tak? Tak jak normalnym smokom. Ja jebie.
disowałem cię za bicie smoków po nogach, ale tego typu jak Lansjax, to ja dalej nie potrafię. I się nie da po twarzy bić. One ciągle mają twarz, kurwa, w kosmosie. Chyba, że grasz magię, no to wtedy możesz bić jak najbardziej po mordach te smoki. Ale to zazwyczaj jest jakiś opening raz na jakiś czas na twarz. Jak najbardziej, można go wykorzystać. Ale żeby cały czas stać przed twarzą i bić go po mordzie? Nie ma chuja. Daj mi mój mieczyk. Miecyk? Jest mój miecyk tutaj. Ej, co ja bym chciał? Poczek wmieszać. Bo ani przytrzymane ciężkie mi się nie przydadzą, ani stagry mi się nie przyda, bo nie zrobię mu stagera. Jej. Mogę sobie death save'a zrobić. O! Zapobiega utraceniu runów po śmierci. Hehe, to się przyda, nie? Święte ataki, ataki błyskawicami. Możemy sobie zrobić święty buff, bo i tak stagera nie wbije. Więc wyszczepione ostrze idzie w pizdu. Lód wchodzi, ale rzadko, więc zamiast lodu możemy sobie zrobić heavy. I jakiś Ash of War zrobić. Weźmy to. Heavy, pyk. Święty damage, ja powiedziałem, tak? A do świętego damage'u potrzebuję plus 3 ma inta. To znaczy, że muszę tego kurwa użyć gówna. Załóżmy przy okazji jakiś ładniejszy armor. Rycerza ognia. Jakiś cięższy, ładniejszy armor. Mogę do tego jeszcze buty założyć jakieś ciężkie. Średnio. Chyba, że założę to i ściągnę rękawiczki całkowicie. Let's go. I am the one. Zamiast tego, pewnie nie będę tego za dużo używać, weźmy sobie coś na lightning damage. I chuj, trzeba go wydziergać po prostu. Jakoś. Nie wiem, czy pazur się przyda. Całkowicie nie wiem. Bo pazurem fajnie byłoby trafić, a pazur bez lokona to będzie gówniane trafianie. Cokolwiek. Harpuny przetestuję. Na tym smoku nie chcę. Mam dwa. Jak już, to zostawię go na tego Gale'a. Gale'a? Jak on się nazywał? Gale'a? Bale'a? Gale? Bale? Gale to był kurwa w... No. W Baldurze, kurwa. Byle gówno. I mój hajs jest pod nim znowu, te? Zajebiście! Klinga. Klinglik się. Klingelingeling. No już zdążyłem zapomnieć, co ja wmieszałem w ten soczek. Pod nią, to jest ona. Staminy nie miałem na drugi atak. Napij się, zanim cię kopnie. Ej, całkiem dobrze działa tutaj ten... To. Bo nie trzeba wcale jakoś bardzo dobrze trafiać. Może zmienię zdanie w takim razie. Co ty odpierdalasz teraz? Po prostu sobie cofnęłaś się, tak? Całkiem naprawdę nieźle to działa. Ty, może jednak rzeczywiście pójdziemy. Ten Shadow Alexander. Bo co? Działa... Także ja pod nią siedzę i ona w sumie nie wie, co się dzieje. Ale ja tak samo. Oho. Noż ty kurwa. Ale stagera to tu nie widać ani nie słychać, nie?
Nie. A spadnie i się zajeb. Oż ty, co? Świetne masz miejsce na te ataki. No i to jest to, że ja nic nie widzę znowu. A, bo ona żyga. Gdzie ty skoczyłaś? Czy ona spadła na dół? Nie, po prostu... A, bo to ja jestem w wodzie! O Jezu, ale umieram. To po wodzie leci ten lightning pieprzony. Jeszcze raz. Ty kurwo. Dwa największe kamienie. Nice. Nice, nice. Gdzie ja jestem? Nie wiem, ale muszę iść wyżej. I must go higher. I must progress. Czy to jest żwir? To nie jest żwir, to są po prostu śmierci ludzi. Zostałem zbejtowany. Czy to znowu będą kulki? Padały z nieba? Ja mam jeden soczek, więc proszę mi tam wejść, dać wejść do góry. Udało się? O, udało się. Po pierwsze udało się, tak. A będzie tylko gorzej, nie? Bleh. Okej, okay, świeże trupy ciągle krwawią. Żwir. Czy żwir rośnie na trupach smoków? Żwir. More żwir. Ja chcę jeszcze troszeczkę żwiru. Co masz na czole? Już ci mówię. Co mam na czole? Co mam na czole? Twoją starą mam. Ładnie tu. O co chodzi ze żwirem, że mi tak zależy? Mamy do stworzenia, a czy możemy stworzyć takie coś? Harpun smoczej komunii, który zadaje obrażenia większe smokom, podobno. Plus właśnie, ja mówiłem, że też fajnie byłoby sobie zrobić smarna broń, który albo o, taki możemy sobie smar zrobić, nie? On też jest ze żwiru, ale możemy też ten słabszy zrobić, który nie jest ze żwiru specjalnego, tylko ze starego żwiru. I on też coś tam pewnie będzie robić. Plus 9 takich już mam. Więc może w to spróbuję? Dobra, gdzie ja mogę iść teraz? No kurwa. Aj. Spokojny. Nie szalej tak z tymi prudami. Na trupach smoków jest żwir. Okej, jest wiatro wyjebywacz. Zakładam, że ten wiatro wyjebywacz jest już do bossa od razu? Czemu tu tyle ludzi umarło? To nie wygląda dobrze. Wygląda wręcz źle. Ale dobra, bo ja poszedłem do góry, a jeszcze można było iść w dół. Ale nie tutaj. A tam? Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o strzelaniu z kuszy. Okej, okay. Już ci mówię. Już ci tłumaczę, widzę. To jest rozkwit, a nie żwir. Kurwa. Chłop na krześle. A czy krzesło samo w sumie? Nie wiem, czemu powiedziałem, że chłop na krześle. Czyli tutaj pewnie jest jeden z tych widoczków z obrazu, nie? Czy jakie mam obrazy w ogóle z DLC? Na przykład taki. Kamienne serce. Co to jest? Zmienia ludzką postać starożytnego smoka i wzmacnia inkantację smoczej komunii. Dragon form, proszę państwa, dragon form. O tym mówiłem, no właśnie widzę. Całkowicie przypadkowo akurat ten obraz miałem, no. Ależ wieje. Ja tu mogę jeszcze wyżej wejść. Znaczy mógłbym, gdybym tam był na górze. Ale tu już nie wskoczę. Dobra, Bóg smoków się obudził, przypomniał sobie o mnie. Zaczął napierdalać znowu.
Przyda się? No niekoniecznie, to jest do smoczych inkantacji, nie? Ja nie używam żadnych smoczych inkantacji. Więc mnie to tam nie interesuje za mocno. O, żwir. Ale no. Może kiedyś zrobimy run pod smocze inkantacje, to wtedy się przyda. Zanim się skoczę, to może wydam hajs jak człowiek, a nie chodzę z tymi 400 tysiącami więcej money. I tak, czy jest coś w tę stronę? Gluty. Prądowe gluty, które bronią jakiegoś itema. Przepisy Igona. Igon. To był ten, co właśnie chce, żebyśmy go przyzwali, tak? Ciało smoczej komunii. Czym jest, kurwa, ciało smoczej komunii? Nie wiem, jestem w kombacie, nie mogę sprawdzić. Ciało smoczej komunii. Jak to będzie wyglądać, żebym ja to znalazł? To nie. Nie wiem, które to jest. Nie mam pojęcia, które to jest ciało smoczej komunii. Olać to w takim razie. Plus, jeśli zamierzam używać smoczych smarów, możemy wywalić tego blessinga na damage na moją broń. I nie będziemy musieli nosić tej paskudnej czapki zjebanej. Daj mi z powrotem moją piękną zbroję Saurona. Cyk pyk. Pazur możemy sobie zostawić. Tylko tak, że jeśli pazur, on będzie też pewnie lightningiem napieprzać, nie? Czy wyskoki tu się będą przydawać? Pewnie nie. Załóżmy Aleksandra. Weźmy sobie jeszcze jeden soczek na manę może, bo jednak ten pazur dużo żre. Ja nie wiem, jak on będzie w ogóle walczyć, ten gościu, nie? Jak on będzie podobny do zwykłych soczków. Soczków? Smoczków. To będzie jakiś bardzo, bardzo różny. Tu mam takie rzeczy, to jest co? Święte ataki, to mi się nie przyda ani trochę. Weźmy sobie opalizującą może po prostu, albo nie. O. Ja w ogóle się przygotowuję, jakbym już na bossa szedł, nie? A tak naprawdę tam jeszcze pewnie jest 30 metrów do poskakania po drodze. W górę. Okej, myślałem, że mnie wyżej wyrzuci, szczerze mówiąc. O! Pita. O. A widzisz, bo ja tutaj byłem na dole wtedy, nie? I patrzyłem na to miejsce tutaj. A co tu jest? Gluty. Myślałem, że coś innego. Uuu, legendary! Kamień? Tak myślałem. Jeśli to jest legenda przy smokach, to musiał być kamień smoka. Dobra, na smokach. Na trupach smoków. Siup. Boże, jak on spami. Przestań, bo nie mogę lutować. Chłopie. Gdzie jest żwir? Nie wierzę, że szukam żwiru, nie? W Elden Ringu. To jest po prostu taka ironia pierdolona, że to jest niemożliwe. Kolejny legendary item. Tu się pewnie spada, czy nie? No nie, no. Podsterowny koń, który nie może dobrze zakręcić. Kamień, kolejny, okej. Okay. To też spoko. Czekaj, kurwa, co? Gdzie mam iść? Tutaj. Tu są ci zajebiści. Tu są te VIP-y. Kurwa, mają samochody, mają samoloty. To ci nakład tego siana do głowy, że ty jako Kowalski nie możesz mieć, kurwa, helikoptera na podwórku. Okej, okay, tylko zakręcik. I co, to już tutaj? Nie. Jest jeszcze łaska. I tutaj mamy walkę z bossem, tak? I oczywiście jest tam bagno, żeby przy okazji, jak on będzie bić prądem, to żeby mi mocniej bolało. To jest świetne, uwielbiam. Uwielbiam taki chuj ci w dupę design, nie? Dlaczego to zawsze musi być smog? Można się na nim konić? Nie można. Będzie jakaś filmówka? Pewnie nie. Że ten smok nie ma filmówki w Eldenie, nie? Tylko po prostu przylatują i elo. Ole wykurwisty. Bale groza, ała. Nie bolało, ale... No poczekaj, chłopie. Ojej, chłop ma dużo HP. Chłop ma dużo HP. Grab.
naprawdę, szczerze, on ma dość dużo... dość długo mordę przy ziemi, takie mam wrażenie. Jakie on ma w ogóle krótkie kuśki. Czy mogę go trafić pierwszy raz? Jakie bydle. Nie mogę mu nic zrobić. No daj mi się kurwo napić! Ja się nie napiję, bo ja wyjebałem już jakieś 8 soczków. On po mordzie dostaje tyle samo damage'u co normalnie, okej. Okay. Co mi się wydaje? Że ja tu potrzebuję czegoś szybszego, bo on kurwa lata jak pojeb. Kurewsko szybki, jak na smoka. A, pod nogi sobie żyga, ta. Świetne, świetne. Znowu sobie pod nogi żyga, tak. To jest smok kaleka. To ja bym nie chciał widzieć nie kaleków. Grab. Ja myślałem, że będziesz żygać przed siebie znowu, no. Umrę w końcu, tak. Ja pierdolę. Kija robisz? To znaczy? Damage. To prawda, to prawda. Nie ma nóżek, bo fabularnie napierdalał się z placisiusiakiem. I tamten mu odgryzł. O kurwa. Ja generalnie muszę zmienić tą broń, bo ja nie widzę siebie z tą bronią na tej walce. Nie ma kurwa opcji, nie? Czy to gówno krwawi? Powiedzcie mi, że to krwawi. Zręczność 3, 5, 8, 10. Weź kutanagę z Bleedem i Frostem. No właśnie taki miałem plan. Taki właśnie miałem plan. Już ja nie mam deksa, musiałbym się ubrać. Tak teges. Ti ri ti ri 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 ri. Damage. Wyłączmy to. I włączmy. Co ja chciałem? Aha, deksa. I teraz mogę używać tego. Wszystkie statusy na luzie łyka, okej. Bo on ma tyle HP, że kurwa zabić go bez percent damage'u to tak... Heh. Masz wielką katanę na smoki, prawda. Tylko, że ona nie ma... on ma tylko blida, nie? I ma go 55 tylko. Łowcy smoków. To broń niebezpieczna dla smoków. Możemy wzmocnić to, nie? Tylko kurde, wiecie co? Teraz zrobimy inaczej. Pierwszy raz w życiu użyję tego gówna. Nie popioły wojny. Soczek specjalny. Zmieńmy go sobie. Który to jest? Ja nawet nie wiem, jak on wygląda. Jest taki soczek, który jak umrę, to mi nie zabiera pieniędzy, nie? Który to jest? Mam go, widziałem go gdzieś tutaj, nie? O, to. Zapobiega utraceniu runów. Pięknie. I wejdźmy z nim do środka. Lag to za białe jest. Co jest za białe? Ja tu przychodzę tylko, żeby się zajebać. Po moje pieniądze idę. Wow. Poczekaj, ja chcę moje pieniądze tylko, chłopie. Chyba ich nie wezmę. Prawie. Okej, okay. Teraz mnie zabij. A, za białe kamienie, tak, białe kamienie. No, zabij! Tylko z czym ona się skaluje? Skaluje. Runy wróciły mi do kieszeni, tak, to fantastycznie. Una, proszę ja ciebie, jest DD. Co, wracamy pod quality build? Przy okazji?
Bo ja zrobiłem ciężki, żeby tym czarnym mieczykiem sobie ponapiędalać, ale i tak zacząłem teraz używać mojego normalnego miecza, nie? A pod quality będziemy mieli większy wybór ogólnie rzecz biorąc. To, łowcy szmoków. Git? Z Renalka. Ja tam mam jeszcze ile? 7 respeków do zrobienia. Łezki na 7 respeków. Chyba, nie? Czy tak? Na 7, tak, bo mam tą jeszcze dziwną jedną. W kształcie płodu. Tylko tak, jeśli chodzi o moje staty, ja sobie zrobię screena, bo ja potrzebuję 13 inta, w razie czego na przyszłość, jakbym chciał robić sobie buffa od czego? Od wiary, od świętego demerzu, nie? I tak, 25 wiary, mistycyzm, to podnosiłem, bo chciałem mieć ten czarny miecz. Na razie możemy go olać, mamy GS-a, jakbym chciał się pobawić. Wielkimi mieczami. Int do 13. Wytrzymałość do 40. To są rzeczy, które muszę mieć. Dajmy do 30 umysłu i ile mam jeszcze? Fuj, punktów do wydania. 4-3 na 4-3. 4-9 na 4-9. Minimalnie mniej many będzie, czy minimalnie sporo mniej. Ale chyba styknie. Chyba styknie. Przynajmniej nie muszę tej paskudnej czapki nosić. Łowcy smoków. Ale to będzie gówno potężne pewnie, co? Tak coś czuję, szczerze mówiąc. Tak coś czuję. To jest to wierzchołek. I tak na to nie mogę nakładać smaru, bo już jest posmarowane. Czy jakiekolwiek inne buffy mogę włączyć jeszcze na to? Chyba niekoniecznie. Teoretycznie mógłbym na dwie katany polecieć, nie? O. I na niego skakać. 1000 damage'u, no kurwa, tak średnio z tym damage'em w smoki. Robi tyle samo, co GS robił. Czy niby to dobrze, bo GS był szybki, nie? Za to ten atak specjalny. Pytanie, czy to dlatego, że było po twarzy? Ten specjal nabija też blida, czy nie? To jest grab. No nie, odskoczył. Nie napijesz się. O, daj. Spokowałem się pod nim. Co za pierdolony śmieć. Noż ty... No nie mogę z tymi bossami w DLC. One są za szybkie. Kiedy ty kurwo kończysz combo? Okej, chyba wybuchnie, co? Okej, on ma skrzydła jednak. O chuj. Nieraz, siemanko, ekstremek, solo, jaki ładny ptasie. Piękny. Nie wiem, czego się spodziewałem po drugiej fazie, ale zapomniałem, że ona w ogóle może istnieć. O. Ten Ash of War jest fajny, on bije, nie? Bije, ale kurwa. Miały być harpuny i co? Kurwa jajco, nie ma czasu. Harpuny, ja nie chcę używać ich jakby z podejścia, kurwa, kiedy ja się uczę bossa, nie? Harpunów jest ograniczona ilość, nie będę ich rzucać tak po prostu na hama. Tu Ash of War mi całkowicie nic. Nic nie obchodzi. Chociaż teoretycznie mogę włączyć to. Niech będzie. I włączyć przed wejściem. Wzywaj Sumona, będzie zajebisty dialog. Ja nawet nie wiem, gdzie on jest, nie widziałem go.
szczerze. A nie, bo jak ja zrobię tak, to ja tak nie mogę. Wtedy buffów nie włączę, nie? Bo muszę zmienić przecież tak. Muszę najpierw buffy, później to, później tamto. Dawaj, many więcej potrzebuję. Nawet nie wiem, gdzie jest ten summon. Na początku, na lewo po wejściu jest znaczek. Już tego nie potrzebuję. Ja mam ciągle w soczku wlane to, żebym nie tracił runów. Na lewo jest znaczek. Gdzie jest na lewo znaczek? To jest kurwa po prostu wiadomość jakaś zjebana. Jebie mnie ten summon. Jebie mnie ten summon. A właśnie ten soczek. Zmienić, ja nie potrzebuję już. Nie tracić runów. Jest znaczek nawet na nim stałeś. Ale to była wiadomość, to było białe. A nie ten. Jest. Ktoś postawił na przyzwanie wiadomość, ja pierdolę. Może palca trzeba użyć? Coś tam dostałem rzeczywiście, a jest żółty teraz. Igon, no zobaczmy co zrobi. No uderz, kurwia. Behold, a true Drake warrior, Bandai Egon. Your fears may. On stoi i pierdoli tylko. Lidzik, lodzik. Co ma stagger? On ma stagger. Halo. With a hail of harpoons. With every last drop of my being. Ciągasz z summonami, bo mi czat powiedział, żebym włączył. To był mój wybór. Nie wiem jak to wyłączyć. On już umarł czy co? Nie, gdzieś tam stoi z tyłu. Ale spokojnie, już Nexa nie przyjmę. Znaczy nie przyzwę. Ląduje szybciej niż Placidusax. No nie! Szczerze? Kurwa. Ja jestem ciekaw, jak te bossy zrobić no hit, nie? Jak te bossy zrobić no hit? Mesmir mnie rozczarował. Spodziewałem się ostrej maleni 2-0 i blokady na kilka godzin. U mnie padł za drugim. Za drugim? Nice! No nie, u mnie trochę to potrwało, ale... To też był dla mnie najszybszy wizerunek, ale przy okazji był to też dla mnie najprzyjemniejszy boss do bicia z tych wszystkich nowych. Tyle to na pewno. To wymyśliłby znaczenie na jebanym smoku było na jego jebanej głowie, no to jest... Znaczy to ma sens, nie? Bo w głowie jest więcej numerzu, ale... Fajnie jakby było więcej punktów niż jeden na zaznaczenie, a tutaj nie ma. Jest jeden na głowie i tyle. Więc to jest tego typu problem. Zjebałem mu stagger jakimś cudem za poprzednim podejściem. Teraz też. Jako napierda, lam, tylko traf. Ale nie mam staminy, chuj, mogę mu stagger. Aż, kurwa. Idź pan w chuj. Czemu ja się napiłem?
A, okej, no tak. Przecież. Spok jest szybszy niż Placidus Axa i innych kurwa smoków, nie? Stagger znowu! Zdjęłam na counterpoint. Ataki range'owe są kurwa najgorsze jego. Ja będę po prostu rolować, z nadzieją, że nie umrę. Masz kurwo tą dzidę. 1000 damage'u. Szału nie ma. Bliat, groza. Jeszcze nie jest koniec? To jest koniec. No i mieliście bez sumona, proszę bardzo. A posłuchaliście przynajmniej rozmowy. Ale jak to zrobić bez... Jak to zrobić bez hita? Nie wiem, ale szybciutko, nie? Ile to? 5 podejść było? Może więcej? Z 8? Dobra jest ta katana. Muszę przyznać, że... Dwie katany, jakiś sagerek wleciał, plus trochę tych Ash of War'ów i dało radę. Mi się Mesmer mega podobał, gdyby nie kamera, która momentami miała ataki padaczki, to by było fajnie. Znaczy dotąd chyba najprzyjemniejszy, mówię, dla mnie boss wizerunkowy. Mesmer. To też było dość fajne, to było... Oprócz tych ataków, które były na daleki dystans i były bardzo szybkie, to tu mi się fajnie walczyło z tym. Bo RL1 to będzie no hit do zrobienia. No trzeba, no właśnie. To jest problem, nie? Ja nie wiem. Zanim ja do mojego no hita się podejmę, RL1 się podejmę, to ja chyba poczekam i zobaczę, jak inni grają RL1. Jakieś przekozaki. Bo ja nie wierzę, że mi się to uda. Będę na jednym bossem, kurwa, cały weekend siedzieć, albo więcej niż jeden nawet, nie? Dobra. 50 poziom w siłkę.